Czy już poczyniłaś przygotowania do świąt? No bo dzisiaj jesteś tak bardzo właśnie świątecznie wystylizowana. Ja już poczyniłam dawno przygotowania do świąt. Właśnie wczoraj pakowałam prezenty. Brakuje mi jeszcze 3, a w związku z tym, że mam dużą rodzinę, no to sporo tych prezentów. Ja robię prezenty wcześniej. Tak już od września zaczynam. Jak coś fajnego zobaczę w sklepie za jakąś fajną cenę, no to, to wtedy po prostu kupuję, wkładam to do szafki takiej specjalnej w domu, jednej wysoko. I gromadzę, a potem te wszystkie prezenty po prostu dzielę. To dla tej osoby, to dla tej, także zostało mi jeszcze tylko kilka prezentów do kupienia. Ja myślę, że warto w ten sposób robić prezenty, ponieważ po pierwsze, przed samymi świętami już niewiele w sklepach jest, po drugie, wszystko jest strasznie drogie, a ja lubię polować, lubię poszukiwać, bardzo lubię, jak są to takie prezenty, takie wyszukane, ale niekoniecznie drogie. I bardzo mi zależy na tym, żeby się ten prezent komuś spodobał, więc on nie jest przypadkowy. Ile najwięcej wydałaś na prezent? Oj, dużo. Dużo. Takie widełki. Nie mogę powiedzieć, ale to było kilka tysięcy. No to taki solidny prezent. Kto sobie na niego zasłużył? No to też będzie tajemnica. Ale takie prezenty, to był prezent faktycznie wyjątkowy. Nie każdego roku robię właśnie takie. W tym roku kupowałam prezenty za między 100 a 200 zł, więc skromniej. No ale w tamtym roku poszalałam. Ale to tak czasami jest, że możemy sobie na to pozwolić, czasami nie. W tym roku mam taką potrzebę, żeby trochę przyoszczędzić. Mam po prostu inne plany finansowe. Ale wydaje mi się, że te prezenty, które kupię w tym roku, będą dużo, dużo ciekawsze niż te bardzo drogie. Tak mi się wydaje.